Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Maciek, a to jest symulator surży. Dobra, przejdźmy do roboty. Musimy wykonać bardzo skomplikowaną operację. Tylko ja jestem w stanie ją wykonać, ponieważ jestem najlepszym spośród wszystkich doktorów, którzy tutaj są. Wiecie co? Jestem najlepszy. Dlatego musimy wykonać kidney transplantation. Skupcie się, to będzie bardzo ważna sprawa. Nasz pacjent jest w krytycznym stanie. Nazywa się Poncjusz i musimy koniecznie go uratować. Zobaczcie, złapię go teraz za twarz, bo on bardzo cierpi, naprawdę, zobaczcie go. Jak on cierpi. Boże, nie wiedziałem, że mogę go tak chwycić. Jestem doktorem, dokładnie, jestem doktorem. Jestem doktorem, musisz mi zaufać, gnojku. A teraz rozepnij mi zegarek. Jest. Dobra, rozpiąłeś mi zegarek, więc jesteśmy gotowi do zabawy. Okej, okay. Czas zdjąć mu tą pochwę. Idź sobie, pochwo. Trzeba się pozbyć, na sam początek, tak zwanych, proszę was bardzo, o, moje ulubione narzędzie, tak zwanych, o tutaj, kości, patrzcie, pozbędziemy się ich zaraz. Spokojnie, zaufajcie mi, jestem doktorem. Trust me, I am a doctor. God damn it, trust me. Okej, coś mi się udało rozwalić, spokojnie. O shit, i poszło, mostka nie ma, dobra, teraz spieprzaj. Ale nie tak! Shit! Spokojnie. Nie! Fuck, okej, okay. Zrobiłem niezłe szkody, więc muszę teraz szybko to naprawić. Szklanko! Ja ci mówiłem od początku. Będziemy chlać później, najpierw robimy operację. Tak jest, takie są realia polskich szpitali. Dobra, bierzemy to i wkładamy. Okej, okay, naprawiłem gościa, czyli będzie jeszcze przez jakieś 10 najbliższych sekund żył. God damn it! Odetnij się! I need you! To było odetnięte. Shit! Chyba trochę za bardzo poszalałem. Trzeba wstrzyknąć mu coś konkretnego. Twoja codzienna dawka metamfetaminy została wypełniona. Dobrze, czas zebrać kolejne. What the? Nie chciałem takiej metamfetaminy używać. Shit, co się stało w ogóle? Co ja zrobiłem? Chyba się sam wstrzyknąłem sobie coś, wiecie? Zobaczcie, no przecież radzę sobie świetnie. Jest! Udało mi się, spokojnie. Teraz musimy tylko wykonać jeszcze jedno bardzo skomplikowane. Co się stało z moim mózgiem? Co tu jeszcze możemy zabrać? Ty też spieprzaj. I ty też spieprzaj. Musisz się pozbyć tych jeszcze. Tego jelita stąd. Jelito! Czas na ciebie, odejdź, czas na ciebie, rozumiesz? Raz się zacznę wygrzebywać paluszkiem śmierdziuszkiem, a tego chyba nie chcesz. Jest! Mam cię! Czy ja łyknąłem naprawdę jakieś dragi? Ja już nie chcę tych dragów. Goddammit. O! O! Okej! Okay. Chyba naprawiłem! Zobaczcie, to jest mój paluszek śmierdziuszek. O, piękny, zobaczcie jaki piękny. I paluszek śmierdziuszek posłuży mi, żeby wydobyć tą wątrobę stąd. Wątrobo. Czas na ciebie. Paluszek śmierdziuszek mówi ci wyraźnie, żebyś sobie poszła. Dlatego musisz po prostu stąd spieprzać. Podaję dziabał paluchem. Dobra, paluszek śmierdziuszek dzisiaj nie sprawił się za dobrze, więc musimy użyć mojego ulubionego urządzenia, zobaczcie. O nie, nie chciałem cię... Nie chcę cię psuć, nie chcę cię psuć, przyjacielu. Ozjasz, możesz sobie stąd iść. I teraz wyciągniemy to. Paluszek śmierdziuszek do akcji. Paluszek śmierdziuszek, wyłaź stąd, wątrobo, nikt cię tu nie chce. Jestem już coraz bliżej. Coraz bliżej jestem wyciągnięcia cię. Prawilny, prawdziwy, dobry doktor musi umieć wyjąć wątrobę. I ja właśnie to zrobiłem! Fuck this, bitch! I co teraz powiesz? I co teraz powiesz? Co teraz powiesz? Co teraz powiesz? Dziabu, dziabu. Gites cojones. I został nam ostatni, najbardziej skomplikowany fragment. Musimy umieścić to na jego szyi. O, dokładnie tak, żeby zrobił się z tego piękny szejczek, bo zrobiło mu się troszeczkę zimno. O, pięknie. Teraz trzeba oczywiście wyciąć to, co pozostało nam do wycięcia. Chwyć się. Jest, dobra, udało się. Teraz trzeba tylko paluszkiem śmierdziuszkiem to wyjąć, ale najpierw musimy mu wstrzyknąć troszeczkę stafu. Zobaczcie, paluszek śmierdziuszek służy do wyjmowania rzeczy z najbardziej złożonych miejsc. Na przykład tutaj jesteśmy w stanie już chwycić normalnie, tylko dlatego, że wcześniej paluszek śmierdziuszek nam troszeczkę w tym pomógł. Paluszku, proszę, pomóż nam. Wyłaź, gnoju! Głupia nerko! Wyłaź! Mam cię! Nie, to tylko kawałek kości. Idź sobie, kawałku kości.
Może po prostu użyjemy starej lekarskiej metody, mianowicie wsadzimy tam butelkę i troszeczkę nią pokręcimy. To jest chyba jedyna droga. Głupia butelko, musisz mi pomóc, żeby wyjąć tą nerkę stamtąd, bo ona mi się tam zablokowała. God damn it! Jest! Mam ją! Jest! Oh fuck! Tyle pracy. Dobra. God damn it! Byłaś. Bo nie będziemy się masować w nocy. O, mam... Coś złapałem, ale to chyba nie było to. Ostatnie słowo mówię... Nerka! Fuck, wyłaś! Jest! Jest! Idź sobie, nienawidzę cię. Udało się, dobra. Nawet krew mu nie spada. Ja tą operację wykonałem wręcz perfekcyjnie. Okej, weźmiemy teraz drugą. I wsadzimy ją idealnie w miejsce, w które powinna być. Dlaczego to nie działa? Surgery complete! Looks fine to me. Ludzie, zachowałem mu tyle krwi, że jestem po prostu mistrzem tego. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dostałem ocenę C, bo jestem celujący. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.